od czasów prehistorycznych różnego rodzaju czarownicy, czarodzieje, a później lekarze próbowali leczyć ludzi i ich choroby wszystkimi dostępnymi sposobami. Ziołami, nalewkami, szlachetnymi kamieniami. Natomiast koniec wieku XIX i początek wieku XX i cały wiek XX to domena chirurgów. Chirurdzy starali się wkraczać skalpelem tam, gdzie dotychczas nie wkraczał nikt, w tym także do mózgu człowieka. Otfried Foerster to jeden z najwybitniejszych wrocławskich uczonych XX wieku. Kim był? Jak to się stało, że neurolog został twórcą światowej neurochirurgii? W jaki sposób trafił jako lekarz do łoża umierającego wodza rewolucji w Moskwie Lenina? Dlaczego był zafascynowany jego osobowością? W jaki sposób zmarła jego żona, która odeszła z tego świata 2 dni po jego śmierci? Pochówek do ostatniej chwili nie był pewny. Wrocławski kościół miał wątpliwości. Otfried Foerster był protestantem, jego żona żydówką wyznania katolickiego. Zgodę na pogrzeb wydał sam ordynariusz wrocławski, kardynał Adolf Bertram. Nie mając mikroskopu, nie mając endoskopu, nie mając jeszcze mikronarzędzi, ale mając olbrzymią wiedzę neurologiczną i nawet mając prymitywne pozostałe narzędzia, Foerster potrafił zrobić więcej i bezpieczniej, przede wszystkim bezpieczniej i mądrzej niż jego poprzednicy. Jak potoczyła się kariera młodego Otfrieda? Przyszły profesor pilnie studiował anatomię, interesował się fizjologią, ale jego pasją stała się neurologia. Foerster odebrał dyplom we Wrocławiu w 1897 roku. Szef młodego lekarza, profesor Karl Wernicke, wysłał go na 2-letni staż zagraniczny. To był przełom. Foerster mógł podróżować po Europie, poznawać nowe metody diagnostyczne, nowe metody terapeutyczne i to chyba jest zasługa Karla Wernickego. Dlaczego Berlińczyk profesor Wernicke znalazł się we Wrocławiu? Dlaczego zrezygnował z pracy w prestiżowej klinice Charité? Co sprawiło, że renomowany psychiatra i neurolog przeniósł się do miasta nad Odrą? Przecież w stolicy wiodło mu się bardzo dobrze, a kariera stała otworem. Kiedyś Wernicke poprosił swojego przełożonego, profesora Westphala, o to, żeby mu dał dzień wolny, ponieważ nie czuje się najlepiej. I wtedy zaprosił do swojego pokoju kobietę, której reputacja była wątpliwa. I woźny doniósł, że pan doktor Wernicke zamiast odpoczywać zaprosił do siebie ową damę. Czy przeprowadzka wyszła uczonemu na dobre? Szybko został profesorem uniwersytetu w półmilionowym mieście. Miał znakomitych asystentów, a o doktorze Foersterze mawiał: mam asystenta, który potrafi przywrócić nogi sparaliżowanym i wzrok niewidomym. Mózg był narządem pełnym tajemnic, pozostało tak jeszcze zresztą do dzisiaj. Jednak wyniki, które osiągał nasz wielki uczony, były dobre, albowiem znał on dokładnie przebieg dróg mózgowych odpowiedzialnych za pewne formy choroby w mózgu i dzięki temu mógł doskonale w tym mózgu się orientować, mimo że nie był genialnym chirurgiem, ale był genialnym znawcą mózgu. Szpital Wszystkich Świętych był najstarszym i największym szpitalem we Wrocławiu. Właśnie tam Foerster objął kierownictwo oddziału neurologii. Tam stawiał samodzielnie pierwsze kroki i był to początek niemieckiej neurologii jako samodzielnej specjalizacji. Należy tu pamiętać i jasno podkreślić, że wszystko się zaczęło od Otfrieda Foerstera, pioniera światowej neurochirurgii. Był on neurologiem, który jakby stopniowo stał się neurochirurgiem poprzez swoje kontakty z chirurgami, swoje zainteresowanie inwazyjnymi technikami interwencji w zakresie ośrodkowego układu nerwowego. W tym żydowskim szpitalu we Wrocławiu przeprowadzono zabieg, który przeszedł do historii jako operacja Foerstera. Foerster stał przy stole operacyjnym wraz z innym wrocławskim chirurgiem. Obaj lekarze połączyli siły.
Förster współpracował z Aleksandrem Tice. Był to jeden z uczniów Jana Mikulicza Radeckiego i postanowili rozpocząć leczenie spastyczności podcinaniem zakończeń nerwowych. I rzeczywiście taki zabieg, jeden z pierwszych zabiegów odbył się w szpitalu żydowskim, późniejszym kolejowym. A wiemy to stąd, że całą tą operację opisał późniejszy dyrektor Sigismund Hadda. Jakie tajemnice kryje w sobie siedziba Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego? Przed laty mieścił się tu szpital. W 1920 roku Otfried Förster został w nim ordynatorem oddziału neurologicznego. Rok później uczony otrzymał tytuł profesora uniwersytetu. W jaki sposób trafił jako lekarz do łoża umierającego wodza rewolucji w Moskwie Lenina? Blisko 100 lat temu w tym mauzoleum na Placu Czerwonym w Moskwie umieszczono zabalsamowane zwłoki Włodzimierza Lenina. Mumia przywódcy socjalistycznej rewolucji znajduje się tam do dzisiaj. W zależności od przekonań i sympatii ideowych, jedni uważają Lenina za wielką postać, inni widzą w nim zbrodniarza i fanatycznego ideologa. Twórcę stroju, który pochłonął miliony ofiar i był pierwowzorem dla wszystkich ludobójczych systemów totalitarnych, jakie zrodził XX wiek. Förster był kierownikiem konsylium, które opiekowało się wodzem rewolucji, dlatego też bardzo blisko był tego człowieka. I tutaj jest ostatnie zdjęcie, zresztą unikalne. Rosjanie bardzo mu się odwdzięczyli za pomoc, która no niestety nie była skuteczna, ale wodza rewolucji nie dało się wyleczyć. Miał przede wszystkim miażdżycę tętnic mózgowych, prawdopodobnie mówią miał też syfilis, miał kulę tkwiącą w okolicach kręgosłupa i to wszystko się złożyło na to, że przedwcześnie w wieku 53 lat umarł. Za leczenie wodza rewolucji otrzymał nowe czasy olbrzymią sumę 30 tysięcy marek w złocie, za którą prawdopodobnie zakupił dom, w którym mieszkał, w którym mieści się obecnie rektorat Akademii Wychowania Fizycznego. W willi położonej w pięknym miejscu, z dala od wielkomiejskiego zgiełku, profesor Otfried Förster mógł w zaciszu oddawać się pracy naukowej. Duch profesora Förstera, jestem przekonany, że w tym budynku jest. To tutaj moi poprzednicy, dzisiaj ja jako 14 rektor mamy przyjemność urzędować. Natomiast w którym miejscu zakończył żywo, do końca nie wiemy. Czy w tym gabinecie, czy piętro wyżej, czy piętro niżej. Wiemy i cieszymy się z tego, że my w Akademii Wychowania Fizycznego również te elementy medyczne od zawsze włączamy do programu kształcenia studentów, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Po dojściu Hitlera do władzy profesorowi przybywało stresów. Obciążały go kontakty z sowiecką Rosją i żydowskie pochodzenie żony. Förster nas wyprzedził cały świat dziesiątki lat wcześniej, ale czasy były trudne. Zbliżała się II wojna światowa. Tam było pochodzenie żydowskie też w jego przypadku. On miał problemy. Wiele osób musiało opuścić jego klinikę. On sam w pewnym momencie wiele rzeczy rozwijał. Förster coraz więcej czasu spędzał w domu, spisując wyniki swoich badań i podsumowując efekty pracy naukowej. Profesor Förster lubił ciężkie czerwone wina, które nawet w czasach II wojny światowej otrzymywał od przyjaciół z Wielkiej Brytanii. Palił też cygara. Na pewno nie wpłynęło to korzystnie na przebieg jego choroby, która doprowadziła go w końcu do śmierci, czyli gruźlicy. Maria Förster zmarła 30 godzin po śmierci swojego męża. Małżeństwo spoczęło na cmentarzu Świętego Wawrzyńca we Wrocławiu. Czy popełniła samobójstwo? Nic na to nie wskazuje. Protokoły zgonu stwierdzają, że oboje małżonkowie umarli na gruźlicę. Jeżeli Otfried Förster zainicjował Światową Szkołę Epileptologii, chirurgii padaczki, dlaczego my, neurochirurdzy z Wrocławia, nie mielibyśmy to kontynuować? Otworzyłem sobie slajd z Försterem z 1930 roku, gdzie widzimy elektrody, które monitorują fale mózgowe. Powiedziałem, ludzie kochani, no
80 lat minęło od tego czasu, gdzie Förster pierwszy raz wprowadził elektrody do mózgu. W tym samym mieście nie ma nikogo, żeby to mógł zrobić. W czym problem? Nie ma refundacji, to zróbmy badanie naukowe. Jesteśmy czołowym ośrodkiem inwazyjnego monitorowania mózgu w Polsce. Pacjenci z całej Polski zjeżdżają do nas. My wszyscy złożymy nowy wniosek do Agencji Oceny Technologii Medycznej, aby te procedury, które zainicjował Förster, a my robimy w ramach badań klinicznych, były refundowane i aby to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, nie było tylko historią.